Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na Obserwator. Słupsk przygotowuje się na ewentualność zagrożenia radiacyjnego. Wyznaczono punkty do dystrybucji jodku, potasu i zgromadzono zapas leku. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w kwestii innych zagrożeń, np. ataku bombowego lub rakietowego. W całym kraju samorządy przygotowują się na ewentualność skażenia promieniotwórczego. Ma to związek z wojną na Ukrainie i działaniami militarnymi w pobliżu tamtejszych elektrowni atomowych. Ponadto Rosja stale grozi atakiem nuklearnym na sąsiada. Również w Słupsku przygotowano zapas tabletek jodku potasu i opracowano plan ich szybkiej dystrybucji. W razie potrzeby preparat ma być wydawany w wyznaczonych punktach. Są to wszystkie przychodnie na terenie miasta Słupska oraz apteki. Dodatkowo będą również dwa punkty wydawania w Małym Ratuszu na Placu Zwycięstwa 3 oraz w Dużym Ratuszu na Placu Zwycięstwa 1. W wypadku, gdy otrzymamy komunikat o zagrożeniu radiacyjnym, zostanie to dostarczone do tych punktów odpowiednia ilość tabletek jodowych. Mieszkańcy miasta Słupska wszelkimi możliwymi sposobami są powiadomieni o pobieraniu tych tabletek i spożywaniu oczywiście zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce do preparatu jodowego. Na razie nie ma potrzeby przyjmowania preparatu. Miasto jedynie przygotowuje się na taką ewentualność. Sprawdziliśmy, jak wygląda nasze zabezpieczenie na wypadek innych zagrożeń, np. ataku rakietowego lub bombowego. Praktycznie wszystkie schrony w Słupsku to relikty zimnej wojny, bądź też II wojny światowej. Nie spełniają już one swojej funkcji. Miasto jednak dysponuje tak zwanymi ukryciami. Mamy ukrycia, bo się nazywają to ukrycia, które nas by chroniły ewentualnie przed nalotem artyleryjskim, ostrzałem artyleryjskim, nalotem bombowym, czy ewentualnie atakiem dronów. Te ukrycia na terenie miasta Słupska oficjalnie, które zostały zachowane jeszcze z lat 50. i 60. jest bardzo mało. Natomiast każdym ukryciem dla każdego mieszkańca przed tym zdarzeniem są piwnice. Rzeczywiście piwnicy nie ma, do tego dochodzą parkingi podziemne, ewentualnie też pomieszczenia podziemne w galerii w Słupsku, czy ewentualnie w Jantarzu. Najsłabiej wypadamy w przypadku zagrożenia nuklearnego. W Słupsku i w okolicy nie ma schronu, który chroniłby ludność przed takim atakiem. Swego rodzaju buforem bezpieczeństwa dla regionu jest amerykańska baza w Redzikowie. Obiekt uchodzi za najbezpieczniejsze miejsce w Polsce. Jednak paradoksalnie, jako placówka militarna w razie ewentualnego konfliktu będzie narażona na atak w pierwszej kolejności. W Mianowicach w gminie Damnica powstaje jedna z największych w Polsce farm słonecznych. Rocznie wyprodukuje tyle prądu, że wystarczy go dla ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych. Energia słoneczna na elektryczną będzie tam zamieniana od najbliższej wiosny. Na terenie około 60 hektarów stoją już stelaże, a na nich montowane są pierwsze panele fotowoltaiczne. W sumie będzie ich tam 110 tysięcy, każdy o wymiarach nieco ponad 2 metrów kwadratowych. Moc zainstalowana tej farmy to 60 MW. Panele w sumie rocznie produkować będą do 64 GWh prądu. Taka ilość wystarczy dla nawet 35 tysięcy gospodarstw domowych. To będzie jedna z 5 największych farm fotowoltaicznych w kraju. Ale choć ekologiczny prąd będzie produkowany w powiecie słupskim, nie znaczy, że trafi on do gniazdek mieszkańców naszego regionu. Zostanie on przekazany do krajowego miksu energetycznego. Prywatna firma, która prowadzi inwestycję w Mianowicach, tę lokalizację wybrała z kilku powodów. Atutem był odpowiednio duży teren, sąsiedztwo drogi i grunty o najniższych klasach rolniczych. Przede wszystkim jednak ważne było to, że w Wieszynie, zaledwie kilka kilometrów od farmy, znajduje się główny punkt zasilania, czyli miejsce, gdzie prąd będzie odbierany. Jeszcze w tym roku panele fotowoltaiczne mają być zamontowane na stelażach, potem trwać będą prace przyłączeniowe. Cała instalacja ma działać od wiosny przyszłego roku. A może się okazać, że podobna farma powstanie nieopodal, również w gminie Damnica. Jedna z dużych firm jest zainteresowana inwestycją na terenie po drugiej stronie drogi krajowej. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, farma fotowoltaiczna może tam powstać na powierzchni nawet 100 hektarów. Zdaniem śledczych ze Słupskiej Prokuratury Rejonowej to dzieci wznieciły pożar sklepu Biedronka przy ulicy Wolności w Słupsku. Akta sprawy trafiły już do sądu rodzinnego. Z opinii biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, że przyczyną pożaru było podpalenie kartonów lub papierów przy elewacji budynku, najprawdopodobniej zapałką lub zapalniczką. Prokuratorzy ustalili, że pożar mogło spowodować dwóch chłopców w wieku 11 i 12 lat, dlatego sprawa trafiła do sądu rodzinnego i dla nieletnich.
Chłopcy są oczywiście zbyt mali, by odpowiadać za czyn karalny, ponieważ nie ukończyli jeszcze 13 roku życia, ale skończyli już 10 lat, a to oznacza, że w sądzie dla nieletnich czeka ich postępowanie w sprawie o demoralizację. Jeśli sąd rodzinny potwierdzi odpowiedzialność chłopców, może zastosować wobec nich środki wychowawcze, natomiast konsekwencje cywilne mogą ponieść także rodzice. Pożar Biedronki przy ulicy Wolności w Słupsku wybuchł 26 lipca. Market spłonął doszczętnie. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo klienci i pracownicy sklepu zostali w porę ewakuowani. W akcji gaszenia brali udział strażacy zawodowi ze Słupska, oddziały ochotnicze z całego regionu oraz Wojskowa Straż Pożarna. W sumie 17 zastępów i kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Sieć handlowa wstępnie oszacowała straty na 12 milionów złotych. Ostatecznie jednak mogą się one okazać jeszcze większe. Budynek od kilku tygodni jest już odbudowywany. -83:85 wygrali trzeci mecz w tym sezonie ekstraklasy zawodnicy Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Podopieczni Mantasa Cesnowskisa pokonali na wyjeździe drużynę ze Stalu Zielona Góra. To było bardzo ważne spotkanie dla obu ekip. Czarni chcieli się zrehabilitować po ostatniej porażce u siebie, z kolei Zastal w tym sezonie jeszcze nie wygrała meczu. Obie drużyny od początku walczyły bardzo ambitnie. W pierwszej kwarcie raz gospodarze, raz goście wychodzili na kilkupunktowe prowadzenie. Ostatecznie tę część wygrała Zastal 24:20. Bardzo wyrównana była też kolejna kwarta. Gospodarze utrzymywali minimalną przewagę. Choć drużyna goście kilka razy doprowadziła do wyrównania, w tej części spotkania ani razu podopiecznym Mandasa Cesnowskisa nie udało się wyjść na prowadzenie. Co prawda Czarni tę kwartę wygrali 2 punktami. Na przerwę zawodnicy schodzili jednak przy stanie 48:46 dla Zastalu. Trzecia kwarta zaczęła się podobnie do dwóch wcześniejszych. Tu również obowiązywała zasada punkt za punkt aż do stanu 56:56, gdy Czarni przeprowadzili kilka skutecznych akcji i wyszli na prowadzenie, którego nie oddali do końca tej części gry. Po pół godzinie było 70:65 dla drużyny gości. Ostatnie 10 minut zapowiadało więc ogromne emocje. Przez większość tej części gry Czarni utrzymywali minimalną przewagę, którą gospodarze mogli zniwelować jedynie celnym strzałem. Kluczowe okazały się dwie ostatnie minuty, w których drużyna gości odskoczyła na 4, potem 6, a ostatecznie 8 punktów. Mecz zakończył się zwycięstwem Czarnych 93:85. Kolejne spotkanie podopieczni Mantasa Cesnowskisa zagrają w przyszłą sobotę. Będzie to drugi z rzędu mecz wyjazdowy, tym razem w Łańcucie z miejscowym Sokołem. 2:1 Słupski Gryf pokonał Wieżycę Pelplin w 12. kolejce piłkarskiej czwartej ligi. Mecz był bardzo nerwowy, szczególnie w końcówce. Po dość pechowym remisie w poprzedniej kolejce Gryf Słupsk na własnym boisku chciał pokazać wyższość nad drużyną z Pelplina. Podopieczni Tadeusza Żakiety mieli przewagę na boisku, częściej też strzelali. Pierwsza bramka padła jednak dopiero po niemal pół godzinie gry. W 29. minucie Szymon Mytych uderzył na bramkę, a po dobitce Bartosz Stankiewicz strzelił bramkę dla gospodarzy. Wynikiem 1:0 dla Gryfa skończyła się pierwsza połowa spotkania. Po zmianie stron goście próbowali odrobić stratę gola, a gospodarze starali się zdobyć drugą bramkę, która mogłaby przesądzić o zwycięstwie. Udało się to w 80. minucie. Po błędzie obrońców Wiktor Ciechański przejął piłkę i celnie strzelił do bramki Wieżycy. Ostatnie minuty spotkania to okres bardzo nerwowej gry. Drużyna z Pelplina za wszelką cenę próbowała zdobyć kontaktowego gola i to się jej udało w 89. minucie. Kolejne minuty to starania zawodników Wieżycy o to, by ze Słupska wywieźć choć jeden punkt. Na szczęście dla gospodarzy starania nie zakończone sukcesem. Ostatecznie Gryf wygrał u siebie 2:1 i po 12 kolejkach, ale tylko 11 rozegranych meczach, zajmuje 10. miejsce w tabeli. Kolejny mecz w sobotę, wówczas Gryf zagra na wyjeździe z Czarnymi Pruszcz Gdański. Więcej o meczu z Wieżycą już jutro po serwisie w magazynie Piłkarskie Wtorki z Gryfem. Zapraszam. Chciałbyś czuć się bezpieczniej, być w stanie obronić siebie i swoich bliskich? Chcesz się nauczyć posługiwać prawdziwą bronią, przeżyć prawdziwą przygodę w leśnej głuszy? To powinieneś dołączyć do programu Trenuj z Wojskiem. Szkolenie dla cywili przygotowuje Usteckie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. To będzie swoiste spotkanie ze służbą wojskową. Każdy chętny cywil będzie przez jeden dzień mógł poczuć się jak prawdziwy twardziel. Żołnierze przygotują m.in. kurs strzelania, marsz na orientację, pokazy walki wręcz. Żeby przez jeden dzień pokazać to, czym na co dzień się zajmujemy, ale chcemy również pokazać podstawowe umiejętności z zakresu obsługiwania broni, zarówno długiej, jak i krótkiej, z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Chcemy, żeby każdy z uczestników zapoznał się z podstawami walki wręcz,
No i oczywiście nie zabraknie atrakcji związanych ze sposobami przetrwania w terenie naturalnym. Na sam koniec przygotowujemy również marsz na azymut, czyli każdy z uczestników chcielibyśmy, żeby się nauczył orientowania w terenie. Kilkugodzinne szkolenia będą odbywały się w całej Polsce. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Wojsko gwarantuje profesjonalne szkolenie, wyżywienie oraz dobrze spędzony czas. Wystarczy mieć polskie obywatelstwo, podać do nas na adres mailowy bądź za pomocą SMS-a, Messengera, Facebooka podstawowe dane, czyli imię i nazwisko, no i być w wieku od 18 do 65 lat. To są jedyne warunki. W Ustce zajęcia organizowane w ramach kampanii odbywać się będą w dwie soboty, 12 listopada i 26 listopada bieżącego roku. Wszystkie w sposób maksymalnie praktyczny i przystępny będą prowadzili instruktorzy Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Informacje na temat szkoleń dostępne są na stronach internetowych Centrum, a także Urzędu Miasta Ustka. No cóż, pozostaje mi tylko zachęcić Państwa do skorzystania z propozycji Wojska Polskiego i wzięcia udziału w akcji Trenuj z Wojskiem. A my spotkamy się jutro o stałej porze. Zapraszam i do zobaczenia.